Dzień, 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 Vlogmas, dzień piąty. Moi drodzy, dzisiaj wykonamy sobie ozdobę choinkową. Jest to taki wianuszek ozdobiony kokardką jako zawieszka na choinkę. Można to zrobić większych rozmiarów. Ja pokazuję jako ozdobę choinkową. Na dole wylinkuję wam kanał, z którego zaczerpnęłam ten pomysł. Wydaje mi się, że to jest mega interesujące z materiałów, które praktycznie staram się w ogóle ten vlogmas prowadzić na zasadzie materiałów, które jako rękodzielnicy posiadają w domu, to na 95%, że posiadają to w domu, a osoby, które na co dzień nie zajmują się rękodziełem, są w stanie te materiały zakupić na wolnym rynku, nie kupując przez internet, przesyły, te sprawy, ale powiedzmy w jakichś tam kwiaciarniach, czy takich sklepach za 4 złote mogą sobie je zakupić. O, macham rękami. Zakupić materiały, żeby pewne rzeczy wykonać. I w ten sposób kreatywnie prowadzę ten vlogmas, właśnie żeby jakby dostępność wykonania jest, można zwiększyć poprzez to, że materiały są ogólnodostępne, nie dla powiedzmy osób związanych z rękodziełem. Do wykonania tego wianuszka będziemy potrzebowali korale. Typowo świąteczne, choinkowe korale. Powiem wam szczerze, że swego czasu była moda straszna na te korale. Chyba każdy je w domu posiada. Potrzebujemy dosłownie kawałek, niedużo. Wycior. Wiecie co, ja miałam akurat takie szczęście, że posiadam wycior taki typowo świąteczny. Kupiłam, żeby zrobić te laski, takie, wiecie, te cukierkowe laski na choinkę. Będą wianuszki z tego cudowne. Wstążeczkę kupiłam swego czasu z napisem Merry Christmas, już świąteczną taką, biało-srebrną. I do tego, wiecie co, w zeszłym roku, pamiętam, udało mi się w Rossmanie wyszarpać setki kilometrów wstążek z drucikiem. Powiem wam szczerze, że te wstążeczki z drucikiem, one praktycznie są jakby zbyteczne przez cały okres, przez cały rok, ale kiedy przychodzą święta, one świetnie swoją rolę spełniają. Ale do rzeczy. Rozpruwamy nasz. Ja sobie cofnę troszeczkę. O! Rozpruwamy nasz wycior. Ja w moim przypadku są, w tym wyciorze są trzy kolory. Szczęście miałam. Nie, powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to się ma do takiego wycioru jednokolorowego. Czy on też jest złożony z trzech, czy tam dwóch takich wici? Nie wiem. Nie wiem. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi to na dole, będę o wiedzę bogatsza. Nie wiem, nie, jakoś tak niekoniecznie zawsze pałam sympatią do tych wyciorów. Nie wiedziałam za bardzo, co z nimi zrobić. Kupiłam te wyciory, kupiłam jakiś czas temu na spółę z koleżanką. Ona sobie wzięła 5, a 5, było ich 10 w opakowaniu. Zapłaciłyśmy, nie chcę skłamać, chyba 6 zł za te 10 tych wyciorów. Tylko dlatego, że chciałam właśnie te laski zrobić. Ale my do stworzenia tego wianka potrzebujemy tylko dwa. Ponieważ ja już mam zielono-czerwony, to zrobię biało-zielony dla odmiany. Biało-zielony dla odmiany. I wycinam sobie tych korali dosłownie na kawałek więcej niż jest wycior. Kawałek. Tak, nożyczki były tu, są. Kawałek więcej niż jest wycior, proszę bardzo. I to już jest nam zbyteczne. Pokażę wam, ile mniej więcej ja sobie więcej wycinam. Około 2, 4, 6, 8 koralików więcej niż jest wycior. I teraz postaram się, przybliżę może i postaram wam, postaram się pokazać wam. O. Korale układamy sobie jakby w środku tych wyciorów. O, w ten sposób. I zakręcamy ten wycior. Przekładamy równiutko i zakręcamy ten wycior. Tu musicie, wiecie, o, tu sobie później zapleść. O, cyk. Tak, żeby wam się już to nie odplatało. Chodź tu.
To później będziemy się tym, na koniec, żeby zamknąć ten wianuszek, to byle wam się jakby ten początek dobrze zakręcił i później tu już się nie będzie odwijać, bo wycior jest drucikowy. Łapiemy i przekręcamy. Znowu wyrównujemy, łapiemy i przekręcamy. I tak do samego końca, zobaczcie, te koraliki nam się tu między tym wyciorem pokazały. I sobie cyk, cyk, cyk. I te koraliki nam ładnie się, będę tak cykać, jak cykada. I te koraliki nam się ładnie pokażą między tymi wyciorami. Tak. I wyjdzie nam z długości wyciora, z tej tradycyjnej długości, on ma chyba 20 cm, nie sprawdzałam. Ma chyba 20 cm i z takiej tradycyjnej długości tego wyciora wyjdzie nam takiej wielkości wianuszek jak mój. I sobie cyk. I cyk. I ostatni raz cyk. I tu sobie możemy, i teraz tak, mamy sobie tak, o ładnie, te korale możemy powyciągać jeszcze, jak nam się tak gdzieś w tym wyciorze pochowały, widzicie? O, widzę, że sobie robię, że nam się pochowały te korale, więc je pokażemy tu, ładnie powyciągamy, opa. I tak tutaj, tu i tak, pokaż nam się tu koraliku. Wyjdź nam tu, coś ty taki jest, dziwoląg. Zakręcił się on, dobra. I teraz tak. I tu mamy, teraz sobie wiecie co, obetniemy ten. Więcej, widzicie, tych korali wychodzi mniej jednak. Jeżeli nam zostało 8 na wyciągu, no to zaraz. Na końcówce 8, 2, 4, 6, 8 i tyle. To teraz 2, 4, 6, 9 koralików mniej wychodzi. Widzicie? 9 koralików mniej wychodzi, czyli musicie na długość wyciora. Jeżeli 8 dałam więcej, to musicie 17 jakby koralików mniej. Wy, wiecie co? Tak między Bogiem a prawdą. Teraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa. 22 koraliki wchodzą na, ułatwiam sprawę, liczenie od tyłu. 22 koraliki wchodzą na jeden taki wycior. I my sobie to tak w kółeczko ładnie. To się fajnie formuje, wiecie, bo ten wycior jest drucikiem. I to się fajnie formuje. I tu my sobie to skleimy klejem na gorąco, bo to i tak nam zasłoni ta kokardka. Sobie powyciągamy te koraliki, żeby je ładnie było widać. Chyba jedno, wiecie co? Jedno mniej. Jednak. Jedno mniej, żeby tu tego wyciora zostało kawałek, żeby było jakby do czego się wkleić. Bo tu i tak przyjdzie kokardka, wiecie, więc wkleimy się tu, czekajcie, ładnie to tu zakończę, żeby nie było, tak, i tu, żeby wszedł koralik w ten wycior. Aha, ja sobie robię, no przecież, oddalę, bo ja sobie robię, damy sobie kleju kawalątek i sobie to skleimy ładnie. Ja sobie kółeczko uformujemy. Opa. Te opa. Muszę się pozbyć słowa opa. Dosłownie. O, powyciągamy sobie te koraliki ładnie. One są tak dość sztywno, wiecie, opatulone tym wyciorem. Mogą to robić też dzieci. Wiecie, jak kładę nacisk na to, żeby z dziećmi, żeby tym dzieciom też dać jakby możliwość rozwoju i tworzenia i poruszania wyobraźni też.
dzieci często, my jako osoby dorosłe często mamy tą wyobraźnię trochę zamkniętą i jakoś tak zamykamy się a dzieci gdzieś potrafią zobaczyć rzeczy, których my już jako dorośli nie widzimy i fajnie się tworzy z dziećmi, siedzi się z nimi przy jednym stole, gdzie to kiedyś na warsztatach zabawiliśmy się w sumie w głuchy telefon. Siedziało nas przy stole, bo byliśmy tak podzieleni, że koleżanka zajmowała się tymi młodszymi dziećmi, ja tymi starszymi gimnazjum i troszeczkę młodszymi, ale takie do trzeciej klasy tam z koleżanką siedzieli, a wyżej z nami i zabawiliśmy się w głuchy telefon. I wierzcie mi, oni mają taką fantazję. Ja już tylko kartkę sobie robię. Będę ucinać pewno, ja to jestem marnotrawca. I to, co oni stwarzali, przekazując sobie naprawdę. Generalnie chodziło mi, bawiąc się z nimi w głuchy telefon, generalnie chodziło mi o to, o tworzenie plotek. Tworzenie plotek, niedomówień, stwarzania sobie samemu sytuacji, że ktoś tam mógł sobie coś pomyśleć. Wiecie co, nie lubię bardzo, jak ktoś właśnie tak domniemuje. Domniemuje, że ja mogłam to albo tamto. Przyjdź człowieku, zapytaj się mnie po ludzku, co ja chciałam osiągnąć, co zrobiłam, dlaczego to zrobiłam. Jeżeli będę miała ochotę, to ci o tym powiem, jeżeli nie, to nie. Nie lubię domniemywania. Nie lubię domniemywania, domyślania się, kombinowania. A, ona to zrobiła tak, czy siak, czy owak. Co? Kogo? Nie wiem. Wiecie, mieszkam na terenie wiejskim. Czasami ciężko jest się przyzwyczaić, że ludzie po prostu się. Będę tak obcinała teraz, wiecie, wieki całe. Ludzie się nudzą. Teraz niedawno stworzono u nas na wsi tą napowietrzną siłownię i troszeczkę miejsce jest niefajne, nie podoba mi się, bo w centrum wsi, naprzeciwko praktycznie kościoła, wiecie, tak, ale mam w planach chodzić dla tężyzny fizycznej, jeżeli ktoś mówi, a nie chodzi, bo nie potrzebuje mieć muskułów i tak dalej. Wiecie, widzicie, jak ja z tematu schodzę? Cały czas pracuję, cały czas widzicie, co robię. I stwierdziłam, że nie mam kondycji fizycznej, że już pewne rzeczy sprawiają mi bardzo dużą trudność, więc trzeba się wziąć za siebie. Nie mogę za dużo ćwiczyć, bo mój organizm niestety, ale nie reguluje temperatury. Filip, proszę, zostaw jaćkę. Mój organizm nie reguluje temperatury, więc przegrzewanie się wszelakie dla mnie jest niewskazane. Ale takie, wiecie co, tak sobie myślę, że jak taki mroźny dzień bym tam poszła, to nawet całkiem przyjemnie by było tak się, że tak powiem, zagrzać na takich maszyneriach. Ale wieś jako wieś, powiem wam szczerze, że mieszkam na bardzo ładnej wsi, zadbanej przede wszystkim. Chodniki, latarnie, wszystko jest w kostce brukowej i tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, to nikomu nie będę odżegnywać od czci i wiary, że wieś dzisiaj śmierdzi gnojem i wiecie, o czym mówię. Dzisiaj wieś nie jest tą wsią. Jak słyszę czasem, jestem miastowa dziewczyna, bo ja się całe życie w mieście wychowałam, ale jak słyszę czasami, jak ktoś ty wieśniaku, co ja myślę, człowieku, chciałbyś tym wieśniakiem być, bo ktoś mi kiedyś tu wyjaśniał, jak ja się tu sprowadziłam, o ile majętniejsi są ludzie na wsi. No faktycznie, wiecie, na każdym podwórku są po dwa, po trzy samochody, czego w bloku nie uraczycie. No domy, wiadomo, gospodarstwo, ziemia i tak dalej, to jest majątek, więc o. Widzicie, ja tu pierdoły będę ciskać o wsi. Dzisiaj u nas Mikołaj szedł ulicą. No i dzwonki mu biły w tej lasce. Tutaj sąsiad jest zawsze Mikołajem w kościele. Mamy bardzo przyzwoitego księdza. Bardzo przyzwoitym człowiekiem jest. Bardzo. Muszę go wychwalić, naprawdę. A kiedyś ktoś tam pocisnął na wsi, jak to na wsi, że nam go będą zabierać, to naprawdę było nieprzyjemnie. I teraz, moje drogie koleżanki i koledzy, tu sobie tą kokardkę muszę troszeczkę. Filip molestuje Jaćka. Znowu, tak, jeszcze się przyznał, słyszycie? Znowu. Dobra, moi drodzy. Ja tu sobie tym druciczkiem i obetnę sobie tego druciczka, nie będę i kleję. Na gorąco przykleję tą kokardkę.
Już kiedyś mówiłam. Pistolet mam taki brudny od zboża. Robiłam wieniec dożynkowy i tak się ukleił mi tym zbożem, że nie umiem doczyścić. Dobra. Tu sobie przykleimy tą kokardeczkę. Tak. Wstążka na druciki to jest cudowna rzecz do takich ozdób, dlatego że jak ją ułożycie, tak ona jest i tworzy fajną kompozycję. Ja jeszcze tutaj do tego sobie chcę dokleić taką przypaskę z tych naszych przydaśkowych różnych taśm. Tu, żeby było o ozdobą. I ja wieszam to na drucik. Powiem wam dlaczego na drucik. Bo skleję sobie to i wam już tłumaczę, dlaczego wieszam na drucik. Opa. Znowu opa. Znowu opa. Ładnie, o, klej na gorąco, jego nici wszechobecne. Nie, muszę to jeszcze zgnieść, póki to jest jeszcze ciepłe. To muszę to ładnie. Chyba za dużo tego sobie tu zostawiłam, więc muszę obciąć. Muszę to zgnieść. Ale klej wstrętny. Gdyby ktoś pytał, kupiłem w Kauflandzie ten klej i się ciągnie, bo nie każdy klej się ciągnie. To wszystko zależy od temperatury topnienia. Te kleje to nie jest, one nie są wszystkie takie same. One mają różne temperatury topnienia i dlatego tak. Tu ładnie. I teraz tak, ja biorę kawałek drucika i wieszam to na drucik, bo jeżeli powiesicie to na nitkę w ten sposób, biorąc nitkę i powiesicie to na nitkę, to zrobi wam się pętelka w ten sposób. Tak. I to, jak powiesicie na choinkę, wejdzie wam tak. Więc ja sobie stwierdziłam, że taki mam metalizujący, ładny druciczek. Kupiłam sobie taki cieniutki, fajny, plastyczny. I jeżeli ja dam sobie na, może być krótszy, ja dałam teraz troszeczkę dłuższy. Jeżeli ja dam to na drucik, to mam szansę regulowania powieszenia. Czyli, o widzicie, nawet krzywą sobie założyłam tą. Muszę przełożyć. O, czekajcie, bo krzywo sobie to zrobiłam. Tak? Zakręcę i mogę sobie poprzez ten drucik regulować jakby powieszenie. Czyli jeżeli ja dam sobie w ten sposób pętelkę, to na gałązkę tak wejdzie i tak będzie wisiało. Tak to wygląda z wycioru. Takie wianuszki. Proszę bardzo, jako ozdobę na choinkę. Może zrobić dorosły, może zrobić dziecko. Jeżeli połączycie te wyciory, to możecie zrobić większy ten wieniec jako ozdobę na przykład na ścianę, czy na drzwi jakieś, czy także to. Szkoda, że ta nie ma drucików. Dobra. Dobra, moi drodzy. Także ozdoby z wyciorów. Proszę was bardzo. I z koralików. Vlogmas dzień 5. Widzimy się w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.